Wyobraźcie sobie taką sytuację, żeby ten samolot mógł polecieć, zanim został system wdrożony, to mieliśmy taką wielką stertę dokumentacji operacyjnej, myślę, że 60 kilo albo może nawet więcej. I wyobraźcie sobie teraz taką sytuację, że pilot musi coś w tym znaleźć. Cześć, jestem Adam i pracuję w Polskich Liniach Lotniczych LOT. W dzisiejszym odcinku porozmawiam z Leszkiem Tejwanem, który na co dzień zajmuje się cyfryzacją operacji lotniczych i technicznych, czyli przejściem z procesów papierowych na cyfrowe. Lecimy! Cześć Leszek. Cześć Adam. Dziękuję, że znalazłeś czas, żeby się z nami spotkać. Ja również dziękuję za zaproszenie, jest mi bardzo miło. To może powiesz nam, czym się dokładnie zajmujesz? Jasne. Jestem ekspertem do spraw projektów w pionie operacyjnym. Zajmuję się szeroko rozumianą digitalizacją procesów, zarówno w obszarze technicznym, ale wcześniej też pracowałem w obszarze lotniczym. Wspomniałeś o samolocie, to może opowiesz nam o swojej pracy na pokładzie jednego z naszych samolotów. Jasne, bardzo chętnie. Zapraszam zatem. Jesteśmy przy naszym Victor Sierra. Zapraszam do środka. Znajdujemy się na jednym z naszych średniodystansowych samolotów Victor Sierra. Jest to Boeing 737-8 Max. Teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, żeby ten samolot mógł polecieć, zanim został system wdrożony, to mieliśmy taką wielką stertę dokumentacji operacyjnej. Myślę, że 60 kilo albo może nawet więcej, która musiała być po pierwsze aktualna, po drugie musiała się znajdować w kokpicie samolotu. Masa ludzi musiała pilnować tej aktualności, wymieniać kartki, przedrukowywać tony papieru po to, żeby aktualne dokumenty były w samolocie. I wyobraźcie sobie teraz taką sytuację, że pilot musi coś w tym znaleźć. Cały ten papier został finalnie zastąpiony przez system EFB. A co to jest? EFB. Z angielskiego Electronic Flight Bag. To jest elektroniczna teczka czy torba pilota. Pilot zamiast korzystać z papieru przesiadł się na dokumentację cyfrową, którą ma zgromadzoną w jednym tablecie. A pokażesz nam, jak wygląda taki tablet? Masz go ze sobą? Mam tablet, zapraszam do kokpitu, pokażę, jak to wszystko wygląda, jak ten system funkcjonuje. Dziękuję. Zapraszam. Możesz sobie usiąść tu na prawym fotelu. Bardzo proszę. Będzie nam trochę wygodniej. Tak jak wspominałem wcześniej o papierologii, niestety jeszcze kilka dokumentów zostało nam na pokładzie, w kokpicie. To jest jeden z nich. I teraz sobie cofnijmy się w czasie i wyobraźmy sobie, że takich dokumentów była cała sterta. 60, może 80 kilo. To wszystko znalazło się w takim jednym tablecie. Nawiązując w ogóle do samego systemu EFB, to był mój duży projekt, który trwał od 18 do 22 roku. Bardzo serdecznie pozdrawiam cały zespół i kolegów, którzy teraz zarządzają tym systemem, rozwijają go. A jeżeli chodzi o samo wdrażanie tego systemu na poszczególną flotę, różniło to się jakoś między sobą? Każde wdrożenie na każdej z flot oraz na każdym z typów samolotu, na przykład jeżeli weźmiemy typ samolotu, to Embraer 170-175 był wdrażany oddzielnie, a Embraer 190 i 195 był również wdrażany, certyfikowany oddzielnie. Taki proces certyfikacji wyglądał w taki sposób, że po przygotowaniu wszystkiego, po przetestowaniu, zrobieniu pretestów, rozpoczynaliśmy audyt otwierający, w którym prezentowaliśmy wszystkie aspekty systemu, udowadnialiśmy, że piloci są przeszkoleni do tego, żeby używać systemu, a następnie przez pół roku lataliśmy, prowadziliśmy taki proces ewaluacyjny, w którym właśnie piloci używali zarówno systemu EFB, jak i papierowego, czyli ten system był zdublowany. Z każdego rejsu załogi lotnicze nam składały raporty o użytkowaniu systemu i po pół roku mieliśmy audyt tak zwany zamykający. Po przejściu audytu zamykającego Urząd Lotnictwa Cywilnego wydawał nam pozytywną decyzję związaną z wykonaniem operacji na dokumentacji elektronicznej. Wspomniałeś wcześniej, że aktualnie zajmujesz się innym projektem. Może powiesz coś więcej na ten temat? Od kwietnia 2022 roku pracuję nad projektem wdrożenia systemu mobilnego e-mobility w obszarze technicznym. Jednym z elementów tego systemu e-mobility jest pokładowy dziennik techniczny. To jest dokument, który
powstaje wraz z urodzeniem samolotu i jest prowadzony przez cały jego żywot, od początku do końca. Pokładowy dziennik techniczny to jest tak naprawdę jeden z tomów pokładowego dziennika technicznego, w którym znajdują się wszystkie zapisy, każdy jeden zapis na temat paliwa, dolewek oleju, wymian, serwisowania, to wszystko znajduje się w pokładowym dzienniku technicznym. I teraz mój projekt, którym się zajmuję, ma na celu przeniesienie tego wszystkiego, co znajduje się w tym dzienniku technicznym, do systemu elektronicznego. Po przeniesieniu tego do systemu pojawia nam się konkretny wpis, na przykład możemy tutaj znaleźć nasz samolot, w którym teraz jesteśmy, czyli Lima Victor Sierra. Wybieramy sobie ten samolot i od razu możemy sobie znaleźć tamtego samolotu. Podam przykład, stewardesy, stewardzi mogą znaleźć stan, czy zweryfikować stan kabiny, mogą na przykład zgłosić, jeżeli coś w fotelu nie działa albo gdzieś jest coś uszkodzone, to można w sposób prosty zgłosić taki element do tego, żeby go sprawdził mechanik. Na przykład podłokietnik wymaga regulacji. Piloci mają całą informację o stanie samolotu, mają również wprowadzone informacje o stanie poszycia zewnętrznego. Jak wszystko jest ok, samolot jest gotowy do lotu, to zamiast podpisać, pieczętować czy rozpisywać ten papier, wystarczy, jak pilot zrobi swipe, przeciągnięcie, akceptuje samolot do lotu i można lecieć. Prosto, łatwo i przyjemnie. Oczywiście ten system i to wdrożenie nie powstałoby, gdyby nie zespół, z którym pracuję. Gdyby nie oni, to tak naprawdę bylibyśmy mocno w tyle z tym projektem. Także bardzo gorąco Was pozdrawiam i dziękuję za ogromne wsparcie. A czy oprócz cyfryzacji zajmujesz się innymi projektami w firmie? Tak, moim ostatnim takim dodatkowym projektem poza e-mobility, poza pokładowym dziennikiem technicznym było wdrożenie do służby Embraera 2, który z punktu widzenia operacyjnego jest całkowicie nowym typem samolotu we flocie lotu. Z czym to się tak naprawdę wiązało? Z przygotowaniem całej dokumentacji operacyjnej, instrukcji, z przygotowaniem, podpisaniem zupełnie nowych umów na dostawę części, umów obsługowych. Wiązało się to też z przeszkoleniem pilotów i co ciekawostka, ten projekt zabrał nam 4,5 miesiąca, co jest niekwestionowanym rekordem świata, ponieważ standardowy czas wdrożenia nowego samolotu, czyli tak zwane entry into service, to jest 18 miesięcy. A na koniec powiedz nam, co najbardziej lubisz w swojej pracy. Moja praca to moja pasja. Uwielbiam samoloty, uwielbiam lotnictwo. Nie ukrywam, że w domu też kolekcjonuję samoloty, które sklejam w wolnych chwilach. Mam w domu nawet symulator samolotu, który zbudowałem i który gdzieś tam modyfikuję i modernizuję cały czas. A w samej pracy duża dynamika, duże zmiany, nie ma takiego samego dnia. No i to wszystko by się nie udawało bez naprawdę fantastycznych ludzi, z którymi naprawdę mam ogromną przyjemność pracować. I właściwie gdyby nie ludzie, to ciężko by było prowadzić te wszystkie projekty. Super, dziękuję Ci Leszek za Twój czas i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, koniecznie subskrybuj nasz kanał, skomentuj i zostaw lajka.